Witamy wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj rozładunek jęczmienia. Rozładowujemy jęczmień. O, tak to się sypie. I co? Kicia. Rozładowujemy jęczmień, bo jedziemy brzydko. Ja jeszcze znowu dzisiaj do pracy. No ale cóż, nie poradzi. Już mamy troszeczkę usypane. Idę zaraz łopatą rozgarnąć. Przyczepa jest, tu tam ładnie się sypie. A tu jeszcze tyle. Kurde. Dobra. Wchodzę na górę i rozgarniam. A jakby Mefiu zrobił coś takiego. Zapcha się. Dobra. Rozgarnąć. Trochę się kurzy, no ale tu już nam słabo leci. Byku, niech Pedro podniesie do góry przyczepę. Idę teraz na kombajn.
Następne dwa dni, bo wczoraj padało. Nowy wariator musiał przyjechać. Niestety, stary był rozdupcony. Mamy nowy pasek jeden, ale nie zakładamy. Ten nasz nowy, wcześniejszy jest do wyrzucenia. Niestety znowu. Co? No co? I co, składamy bzika Polo bez chłose. Będziemy jechali testować. Gdzie ten kurs spadł? Panie, ciężko. To tu skręcę na pilacz? No. Powoli skręcę. Nowy wariator, calutki. Miliony monet to kosztowało. Najdroższa część w tym kombajnie. Tragedia jakaś. Były duże luzy. Niestety. Nie było wyjścia. Nie mogliśmy znaleźć nic zregenerowanego na okolicy. Kupiliśmy nowy w Jędrzejowie. I tak to właśnie wygląda. Ta szpilka skrzywiona. No to co? To, że szpilka napinacza skrzywia to. Dziewiętnastka. Jest tutaj. Nie ma tutaj. Dziewiętnastki tu jest. Chcesz kręcić? Mogę. Napinaj. Ja muszę założyć tu osłonę. Tu nam lata bez tej osłony. Bez tej osłony niestety nam to bardzo lata. Nie wiem, czy to zdjęcie łańcucha tu pomoże. Miejmy nadzieję, że tak. Chociaż nie. Na ściąganie łańcucha to musi być luźny po prostu. Idę po jeszcze jedną dziewiętnastkę. Kurde. Cóż to tak trzyma tu. Ej, niech sobie będzie. Ta botnica potrzebna do smarowania. A ja szukam dziewiętnastki. Jest jedna. Druga jest tu. Dobra. Stachu zaraz przyjedzie. I pójdziemy ogarnąć miejsce i może ukujemy przężytko. To moje. Zobaczymy, czy suche, czy nie. Czekaj, czy to wyjdzie. Śrubka nie wyjdzie, trzeba łańcuch ściągnąć jednak. Napinacz out. Napinacz out, tam sąsiad podmiecił, zakosił łąkę. No jedzie podmiecił. Dobra, ja ściągam to, zakładam i widzimy się już w pracy. Awaria. Niestety tak to jest. Jak się... Też Stachu jedzie? Pan Meciu jedzie też? No dobra. Widzimy się już w polu. No, nagrywamy dzisiaj z żniwa u Karola. Kontynuacja filmiku. Przyczepa jest, pizonem ruszamy, przesmarowanie małe i próbujemy, zobaczymy, jak to będzie chodziło.
Miejmy nadzieję, że się uda. Dzisiaj mamy ambitne plany, bo mamy skosić pszenżyto u Karola i później jechać w pszenicę do Piotrka. Przepraszam, i na sam koniec jechać do mnie w pszenicę. Pogoda na razie sprzyja, zobaczymy jak to będzie. No i co? I Karol tutaj już kręci. Trochę dziadowsko stanąłem przyczepą, bo nie może się wywinąć, bo tutaj bramka jest i ten, no i będzie zaczynał żytko jego. Żytko mówię, co ja mówię? Żytko, pszenżytko, przepraszam, pszenżytko. Będziemy sypać do niego tam na stodołę chyba, no zobaczymy jak to będzie, gdzie tam dokładnie. Ja już przyszykowałem na pszenicę, tylko będzie trzeba rozłożyć folię, żeby wiecie, od po prostu od betonu nie ciągnęło. No i co, i idziemy. Jeszcze trochę, niech się zagrzeje na wolnych obrotach, żeby od razu silnik nie dostał w palnik na wysokich, gdy jest niezagrzany. Jedziemy, no. Dzisiaj nawet znośna temperatura, fajnie, można kosić. Przesmarowaliśmy, no cały kombajn przesmarowaliśmy. Nawet i łożyska trochę z sieczkarni, bo wymienialiśmy łożyska na sieczkarni, a grzeją się. Nie wiem czy nie, po sezonie będzie, tak, wykombinuję chyba inne obudowy łożysk. Postaram się jakoś to przemodzić, żeby były smarowalne, a nie takie, że bez smarowania. Tam obroty jednak są i... Co mówisz? Robimy atak. Dobra, wchodzę do kabiny. Każdy kurde dzisiaj na biało. A gdzie jest panie kolego koszulka? Bo ja to jestem jak kombajnista. No, przebiorę się, będziemy na pszenicę jechać. Bo będzie co kosić. Bo to na razie sam poplon. A poplon, nie gadaj. Dużo ludzi się pytało, czemu motowidła się kręcą, jak się włączy mockarnię. Dlatego, że nie odbija nam sprężyna od napinacza rolki i delikatnie się właśnie pasek kręci, no i dlatego. Już pisaliśmy tam w komentarzach, no ale dopowiem wam teraz. Nie ruszyli. Zobaczymy, czy suche. Wczoraj trochę popadało. 3-2 litry spadło na metr kwadratowy. Tutaj. Porwaj się, sypie!
wozu, jedyny był oprysk na miotłę. Na kwas i na miotłę. Nawet... Ale leci coś, kurwa, tak? Cały czas leci. Nawet nie koszę, nawet nisko nie koszę, bo tu sam kwas, to by trzeba wypalić. Ten kombajn jest mężczyzny. Patrzmy. No nie ma. Ale się bidoni prezentuje. Coś pięknego, ale ściernia w kolano. Nie, to trzeba niżej kosić, bo będzie bida, żeby to uprawić. Daj mu tak niżej. Niżej trochę. Kurwa, nic nie gubi, ale wszystkie kłoski wymucone lecą dupą tam, zamiast tym. Nawet wytrząsaczami to sitami wypadają. Ale czysto musi. Ale co, ten źle musi? Nie, dobrze musi. Ty nawet się coś tam sypie. O. Najniżej znowu. Wiemy to co w zbiorniku. 80 arów tu jest, 2 trzecie zbiornika w ekologii. Sypiemy na moją przyczepę ze z racji tego, że jest wilgotne. Jest wilgotne przez to, że było dużo chwastu, kurczę, niestety. Jeszcze daj mu. Dobra. Musimy sprężynę poprawić i wyczyścimy maszynę. Filtry wyczyścimy. No, sypiemy to co padło. Wiemy to co padło. Nawet widać, że nie suche, bo się nie kurzy. Takiej ekologii? Czekaj, bo już końcówka.
No powiem wam, że jak na 80 arów w ekologii. Ale trochę jest wilgotne, no? Jest wilgotne przez to zieleninę, nie? No, dlatego tak. Wolałem je sypać tutaj. Ta zielenina pieprzona. No. Dlatego mówię, pauza, bo tam też trochę zielonego i... Tak, niech to postoi jeszcze trochę. No, niech postoi z dzień. Bo jak mamy... Dwa litry spadło wczoraj. No. Jak mamy to magazynować, to niech to stoi w przyczepie. Niech się wietrzy. A jutro po południu... Jutro po południu, jak będzie, jak się... Pod wieczór, jak schodzi się, to się zaskosi. Tego zielonego. Tu nie było w tym kawałku, bo jest świeże pole. Gaś, ciapka, niech tu stoi. Wyjmij stacyjkę i my lecimy. Co? Pszenicę kosić. Dobra. Tą szmatkę i zamknąć pokrywy. Wezmę. A gdzie szmatki? No dalej były zielona. Dobra, to wytrę silnik od razu. Staniemy to, dolejemy płynu i przedmuchamy filtry. I tę siatkę. Nikt nas nie goni, mokre to se zjeżdżamy i dziękuję. Kończymy następny odcinek pszenica u Piotrusia i u Stacha. Do następnego odcinka. Pozdrawiamy.